Kupujesz cenną roślinę, drzewo, krzew, wracasz za rok po posadzeniu i nazwa zniknęła. Jeśli podobnie jak ja masz ten problem, dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić nieśmiertelne etykiety, które odczytasz bez problemu nawet za 100 lat. Zapraszam na film. Gdy zaczynałem sadzenie drzew owocowych i krzewów, nie miałem jeszcze doświadczenia z etykietami i naiwnie sądziłem, że takie oznaczenie przygotowane przez sadownika przetrwa lata. Później musiałem dochodzić na bazie notatek, gdzie co rośnie. W permakulturze uczymy się długofalowej wizji naszego ogrodu. Nie planujemy na rok, na dwa, a na 10, 20, 30. Dzisiaj będziemy robić etykiety permakulturowe, w pełni nieśmiertelne, z materiałów z odzysku. Zostań do końca, pokażę Ci jeszcze drugi sposób na nieskończone źródło darmowych etykiet do Twojego ogrodu. Ale zaczynamy od etykiet nieśmiertelnych. Rozcinamy miękką puszkę aluminiową, by zrobić z niej arkusz blachy. Jeszcze raz docinamy krawędzie, by były równe. Rolujemy w przeciwną stronę, by arkusz się nam nie zwijał. Wycinamy zwężające się paski. I nasze etykiety są prawie gotowe. Napisy grawerujemy, wyciskamy w blasze po prostu zwykłym długopisem. Napis gotowy, żeby przeczytać, trzeba troszeczkę poruszać, odpowiednie światło ustawić. Ale za to jest nieśmiertelny, niezniszczalny. Ostatnia faza, rolujemy etykietę do postaci sprężynki. Gotowe. Teraz palec symuluje gałąź naszego krzewu albo drzewa. Tak zawieszamy etykietę. Etykieta mirabelki z Nancy leci na mirabelkę z Nancy. Pamiętaj, żeby nigdy sznurkiem nie wiązać żadnych etykiet. Ja już tak zadusiłem, zabiłem chyba dwa drzewka, zapominając o etykiecie. Sprężynka powoduje, że nigdy nam się to nie zaciśnie. Kolejna ląduje na kasztanie jadalnym odmiany Mińsk, łamane przez S. Ładne drzewko, około 80 cm, kwitnie, liczę, że już niedługo będę miał pyszne owoce. No dobra, etykiety niezniszczalne, nieśmiertelne, metalowe, a teraz przechodzimy do etykiet częstego wykorzystania, na przykład na sadzonki w modułach, na warzywa. Po prostu wycinamy kawałki kubełka po jogurcie, kubeczka po jogurcie. Odcinamy przed tym zagięciem, przed tą stopką, żeby nam się łatwo wbijało do ziemi. I etykietki gotowe. Wystarczy niezmywalnym flamastrem napisać nazwę odmiany i mamy.
nieskończony zasób etykiet. Tu napisy po roku, dwóch schodzą w zależności od użytego markera, ale wystarczy, żebyśmy wiedzieli, jaką roślinę posadziliśmy. Te etykiety najlepiej nadają się do roślin jednorocznych, choć ta szałwia jest wieloletnia. Warto wiedzieć, co gdzie rośnie. Gdy za 5 lat wrócimy i zobaczymy, że odmiana jabłka, którą posadziliśmy, jest świetna, smakuje doskonale, świetnie się przechowuje, warto wiedzieć, co to była za odmiana. Jak widzisz, w łatwy sposób możemy zaopatrzyć się zarówno w te etykietki nieśmiertelne, metalowe, jak i łatwe w użyciu i w zasadzie nieskończone, jeśli chodzi o surowiec, etykietki plastikowe z kubełków po jogurcie. Jesienią rozpoczynam kolejny sezon tworzenia ogólnopolskiego lasu żywieniowego w przestrzeni publicznej. Posadziliśmy już ponad 50 sadów, rośnie ponad 60 dawnych odmian jabłoni, grusz i innych drzew owocowych. Jest to ogromna ilość darmowego jedzenia, zachowanie wielowiekowego dziedzictwa odmian i przede wszystkim innowacyjna forma edukacji dla dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz, bym odwiedził szkołę Twojej pociechy, opowiedział o idei lasów żywieniowych, posadził kilka drzew dawnych odmian na 100, 400, może nawet 1000 lat, wejdź na stronę fruitprint.pl, kliknij sadzenie z Igorem, link w opisie.